Wyższy czas na zrobienie porządku w spółkach Skarbu Państwa. To nie jest miejsce do szybkiego zarabiania pieniędzy. Żebyśmy się nie musieli zastanawiać przy każdej zmianie, także zmianie rządu i większości parlamentarnej, jak zarządzać naszym wspólnym majątkiem. Spółki Skarbu Państwa to nasze dobro, nasz wspólny majątek, nasz kapitał. One muszą być dobrze zarządzane. W radach nadzorczych i w zarządach nie będzie polityków. Naszym zdaniem kluczem jest wprowadzenie komitetu. Ten komitet będzie miał za zadanie ocenić pod kątem merytorycznym każdego, kto będzie chciał zasiadać w Radzie Nadzorczej. Rady powinny być ograniczone maksymalnie do 7 członków i powinny je współtworzyć 3 grupy reprezentantów. Powstanie prawdziwie apolityczny komitet nominacyjny. Tworzymy taki komitet nominacyjny i to on będzie współdecydował o tworzeniu rad nadzorczych. Prezydenci miast, senatorowie, posłowie, a także pracownicy partii będą mieli zakaz zasiadania w radach nadzorczych i w zarządach spółek Skarbu Państwa.